końca. Już? No, a co tutaj zmieniają? Że żółte tablice stoją. Przyjeżdżając do Modlnicy od strony Olkusza, mamy przede wszystkim wyłączony lewy pas przed wjazdem do ronda. Z tego lewego pasa możemy według oznaczenia jechać tylko w lewo w kierunku Giebultowa, bądź zawracać oczywiście z powrotem w kierunku Olkusza. Troszkę to bez sensu, bo tak naprawdę na rondzie, no dlaczego nie miałbym pojechać tym lewym pasem prosto, jeśli taka jest możliwość. Natomiast zwróćcie uwagę, że właśnie za rondem znowu mamy zwężkę właśnie do tego jednego prawego pasa. Stąd pewnie taka właśnie organizacja ruchu już przed rondem. Ciekawe, co tu robią. Żeby poszerzali, czy robią drugą? No, bo dwie piesnie. No tak by wychodziło. A jadąc dalej, wydaje mi się, że są to już prace związane z budową właśnie obwodnicy Krakowa i z budową tej ostatniej części, aby tą obwodnicę w całości zamknąć. Zwróćmy uwagę, że tutaj prace prowadzone są po obu stronach drogi, więc wygląda na to, że tutaj cały odcinek w zasadzie od ronda w Modlnicy do węzła Modlnica to już będą w związku z obwodnicą Krakowa dwie jest nie tak, to wszystko tutaj wygląda i tak mi się też wydaje. W tej chwili oczywiście jedziemy po jednym pasie w każdym kierunku. Powyłączane mamy tutaj sygnalizacje świetlne, które jak pamiętamy byłyby możliwości skrętu w lewo. Obecnie tego nie ma. No i w taki sposób tak naprawdę jedziemy w zasadzie do samego węzła Modlnica. No niestety, ale tutaj nie widać na samym węźle, czy gdzieś tam po lewej jego stronie są prowadzone jakieś prace w związku z budową obwodnicy. Natomiast sporo więcej widać w ciągu drogi krajowej numer 7. Gdzie w pewnym momencie nie tylko mamy wyłączony prawy pas ruchu na buspas, następnie jedziemy po jednej jezdni prowadzącej w kierunku Nowej Huty. Do dyspozycji w kierunku Bronowic mamy tutaj dwa pasy, jeden pas w kierunku Huty. Natomiast jadąc tak jak właśnie ja, jadąc w kierunku Bronowic, w kierunku węzła z drogą kolejową numer 94, po czym znowu wyłączony prawy pas ruchu. Natomiast tutaj, gdybyśmy sobie mieli możliwość popatrzenia na boki, czy to na prawo, czy to na lewą stronę, to tutaj w zasadzie widać zarys, że powstaje droga, chyba że to jest jakaś inna droga, aniżeli obwodnica Krakowa. Tak więc no, moja pierwsza myśl, że tutaj są to roboty związane z budową obwodnicy Krakowa.